Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, myślę, że to jest dosyć ważny podcast, dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście go szerowali, żebyście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, lajkowali mój kanał, żeby jak najbardziej zwiększać zasięgi do tego podcastu. Ja ze swojej strony postanowiłem omówić kwestię Norwegii. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu też zastanawiałem się, czy jest sens prowadzić ten kanał i tak dalej. I w sumie jednym z takich powodów, dla którego zdecydowałem się w roku 2024 dalej prowadzić kanał Berejczyk, było właśnie, że chciałem omówić kwestię procesu świadkowej Jehowy kontra rząd Norwegii. Bo uważam, że jest to jeden z najważniejszych wydarzeń, jakie mają miejsce w tym roku. Jest to wydarzenie bezprecedensowe i wzbudzające bardzo duże emocje, także i u mnie. Dlatego, ponieważ te emocje są bardzo duże, postanowiłem na bieżąco nie omawiać każdego dnia tego procesu, pozwolić tym emocjom nieco odpocząć, pozwolić im lekko się stanować, zebrać wszystkie informacje ze wszystkich dni, łącznie z mowami, które kończą niejako proces po stronie adwokata świadków Jehowy, jak i po stronie adwokatek właściwie rządu Norwegii. Przetrawić to wszystko, przemielić i następnie nagrać taki podcast. I słuchajcie, myślę sobie, że co też sobie obiecałem, to jest to, żeby podejść do tego poważnie. To znaczy nie wyśmiewać pewnych rzeczy, nie naigrywać się, bo to są dramaty ludzi po obu stronach. Oczywiście najbardziej po stronie osób poszkodowanych. To są bardzo poważne decyzje, które na pewno odbiją się szerokim echem w Europie, a później dalej moim zdaniem. Ale przede wszystkim dlatego, że mam nadzieję, że być może niektórzy świadkowie Jehowy będą chcieli posłuchać, o co chodzi tak naprawdę w tej Norwegii. Drodzy świadkowie Jehowy, jeżeli słuchacie tego podcastu, otóż pragnę Was przede wszystkim uspokoić, a mianowicie nie jesteście prześladowani w Norwegii, jak mówił Wam ciało kierownicze. Świadkowie Jehowy w Norwegii cieszą się pełną wolnością wyznania i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Świadkowie Jehowy w Norwegii mogą się spokojnie zgromadzać razem, mogą chodzić na zebrania, mogą głosić, czy to od drzwi do drzwi, czy także stojąc na tak zwanym stojaku. Te wszystkie prawa są Wam zagwarantowane. Co więcej, świadkowie Jehowy w żaden sposób nie są zdelegalizowani i mają prawo także do stosowania tak zwanej formy wykluczeń. Każda organizacja religijna może stosować formy wykluczenia jako takiej ostatecznej kary dla swoich członków i świadkowie Jehowy nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Mają do tego pełne prawo. Nikt im tego prawa nie odbiera. Każda osoba, która nie zgadza się z pewnymi zasadami, które do tej pory niejako są w danej organizacji, z zasadami czy moralnymi, czy dogmatycznymi, może odejść lub zostać wykluczona, jeżeli na przykład będzie głośno sprzeciwiała się temu. I do tego jedna i druga strona powinna mieć jak najbardziej prawo. To znaczy prawo wykluczenia i prawo także odejścia. Cały problem tego wszystkiego, o co chodzi w Norwegii, rozbija się, słuchajcie, nie o kwestię wykluczeń, a o kwestię tak zwanego ostracyzmu. Ostracyzmu, czyli unikania i zachęcania, bardzo silnego zachęcania do unikania osób, które albo odeszły, albo zostały wykluczone. Do przerywania wszelkich kontaktów społecznych z takimi osobami. Tak naprawdę o to, słuchajcie, toczy się cała gra. I może powiem, od czego to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego, że w roku 2020 rząd Norwegii aktualizował swój tzw. Religious Communities Act. Religious Communities Act, czyli społeczny akt religijny, tak to można chyba jakoś określić. Pierwszy został wydany w roku 1969 i został on zastąpiony nowym w roku 2020. W tym starym akcie, w roku 69, on niejako uporządkowywał pewne kwestie związane z wspieraniem związków religijnych, związków wyznaniowych. Akt ten nie za bardzo się skupiał na kwestii dotyczącej prawa poszczególnych jednostek. To znaczy, wtedy ten akt dawał pełne prawo poszczególnym związkom wyznaniowym do tego, żeby same decydowały, w jaki sposób będą traktowały swoich członków. Także w momencie, kiedy te osoby odejdą lub zostaną wykluczone. I to się właśnie pod tym względem bardzo mocno zmieniło. Ponieważ
Rząd Norwegii zauważył, że są pewne grupy społecznościowe, które bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii wykluczenia i jednocześnie łamią prawo człowieka. Jakie prawo człowieka? Otóż właśnie prawo człowieka do możliwości zmiany wyznania. Niejako rząd Norwegii mówi w ten sposób. Wy macie prawo wykluczyć i ktoś ma prawo też zostać wykluczonym i odejść, ale już nie macie prawa go za to karać w taki sposób, że ucinacie lub ograniczacie mu kontakty na przykład z rodziną, która pozostaje w danym związku wyznaniowym. To, co robicie, jest łamaniem praw człowieka. Odejście powinno być kończyć właściwie cały temat, to znaczy powinno być to niejako na takiej zasadzie, że okej, ta osoba już nie uczestniczy na przykład w jakichś aktywnych formach, no, czy miałaby, skoro jest wykluczona, ale jednocześnie nie zabieramy jej, nie zamykamy jej prawa do tego, żeby miała kontakty z bliskimi, z rodziną, którzy pozostają niejako w danej wierze. Wiecie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że to, co mnie tutaj bardzo mocno uderza, to jest fakt, że w sądzie świadkowie Jehowy próbują udowodnić, że w sumie to właśnie tak u nich jest. W sumie to właśnie tak u nich jest. Oni mają pewne zasady biblijne, ale co do już interpretacji tych zasad biblijnych, to zależy od indywidualnych jednostek. I właściwie wszystko byłoby piękne, gdyby to była prawda. Ale to nie jest prawdą. I na to zwraca uwagę rząd Norwegii, powołując się na głosy osób poszkodowanych, osób, które zostały wykluczone lub samodzielnie odeszły, które straciły całą swoją relację rodzinną, sieć społecznościową, bliskich przyjaciół, którzy mieli niejako w danej swojej organizacji religijnej. Bardzo ciekawy artykuł został opublikowany w gazecie norweskiej już po zakończeniu procesu, w którym wypowiada się pani profesor prawa publicznego w Departamencie Prawnym Uniwersytetu w Oslo, pani Vibeke Blaker Strand. Ona mówi bardzo ważną rzecz. Zmieniły się zasady gry. Do tej pory prawo nie interweniowało, nie ingerowało w to, w jaki sposób są traktowane poszczególne jednostki w danej grupie religijnej. Czy są łamane ich prawa, czy nie. Do roku 2020 takiego prawa po prostu nie było. Ale zmieniło się to, między innymi dzięki Świadkom Jehowy i kwestii brania udziału w wyborach, bo rząd Norwegii przyjrzał się takim grupom mniejszościowym i stworzył nowe prawo. I to nowe prawo, słuchajcie, to jest, jak ona to powiedziała, całkowita zmiana paradygmatu. To polega na tym, że już nie jest tak, że poszczególne grupy wyznaniowe mogą robić co chcą ze swoimi członkami lub byłymi członkami. Ochrona praw indywidualnych nie jest czymś, co może być definiowane w danych grupach, komunach religijnych, jeżeli chodzi o aktywność. Prawo tutaj mówi bardzo jasne, to już nie jest w waszym zakresie. Jeżeli wasze wewnętrzne prawa przekraczają nasze prawa i nasze rozumienie kwestii praw indywidualnych, tracicie granty, przestajecie być zarejestrowanym związkiem wyznaniowym, ponieważ krzywdzicie swoich byłych członków. Bo każdy was, wasz członek ma prawo odejść i ma prawo nie być z tego powodu przez was w żaden sposób karany. A formą karania jest właśnie ostracyzm, szczególnie w rodzinie. Tak więc słuchajcie, jak patrzę na to wszystko, to widzę, jaka bardzo jest to duża zmiana, bo kiedy pomyślimy sobie właśnie, co stoi w takim rdzeniu tej sprawy, to nie jest kwestia, czy świadkowie Jehowy mają prawo wykluczać poszczególne osoby. Tak, mają prawo. Czy dane osoby mają prawo odejść dobrowolnie? Tak, powinny mieć prawo. Problem polega na tym, że bez względu na to, czy zostaniesz wykluczony, czy to za niemoralne prowadzenie się, czy za niezgadzanie się z dogmatami, jakie są przedstawione w świadków Jehowy, czy po prostu chcesz z godnością po cichu odejść, jesteś traktowany tak samo. Czyli jesteś karany ostracyzmem. I o to się tak naprawdę toczy cała sprawa. I wiecie co, to jest naprawdę bardzo gruby temat, bo można powiedzieć, że prawo zaczyna no niejako przyglądać się związkom wyznaniowym i Norwegia jako pierwszy kraj w Europie chyba wprowadza tak daleko idącą ochronę jednostki, mówiąc prawo jednostki jest ważniejsze niż nakazy, zakazy poszczególnych grup religijnych. To jest bardzo ważne. Ale co też w tym wszystkim jest bardzo ważne, to jest to, że Norwegia mówi tak,
Dalej możecie robić, co uważacie za słuszne. Nie wchodzimy wam w kompetencje, ale nie dostaniecie już więcej od nas żadnych pieniędzy. Nie będziemy wspierać was, bo uważamy, że wasze działania, wasze nauki są po prostu szkodliwe. Są szkodliwe dla społeczeństwa, bo cała koncepcja grantów, słuchajcie, polega na tym, że rząd Norwegii uważa, że związki wyznaniowe mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. W związku z tym dostają pewne granty dofinansowania związane, nie wiem, z obiektami kultów, z opłacaniem osób, które są duchownymi i tak dalej. Te granty są liczone od ilości członków danego wyznania. I powiedzmy sobie szczerze, Świadkowie Jehowy w Norwegii są bardzo małym wyznaniem. Bo jeżeli pomyślimy, że w Norwegii jest ponad 5 milionów obywateli, a tylko 12 tysięcy to są Świadkowie Jehowy, wychodzi nam jakaś liczba na poziomie 0,20 parę procenta. Można powiedzieć procent błędu, ułamek, dosłownie ułamek. Niczego to im nie ujmuje, po prostu jest ich bardzo mało. I ponad 7 tysięcy związków wyznaniowych w Norwegii otrzymuje te granty. Świadkowie są jednym z wielu. Powodem, dla którego Świadkowie Jehowy przestają otrzymywać te granty, nie jest kwestia wykluczenia, ponieważ wszystkie inne związki wyznaniowe także mają prawo do wykluczenia, do apostazji, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Powodem, dla którego Świadkowie Jehowy, a także inny bardzo, już teraz, bo to dwie organizacje, czy związki wyznaniowe, zostały im zabrane granty, pierwszy to są Świadkowie Jehowy, ale także, o czym sprytnie jest to przemilczane, bo Świadkowie chcieli zbudować taką, korporacja chciała zbudować taką, wiecie, narrację, że tylko oni, że na nich się wszyscy uwzięli, że tylko oni w ten sposób cierpią. Nie jest to prawda. Kolejną grupą wyznaniową jest pewien odłam, który powstał w XIX wieku, który także stosuje ostracyzm wobec swoich byłych członków i także z powodu tego ostracyzmu zostały im zabrane granty. Ta organizacja, czy ten związek wyznaniowy nazywa się Menigheten Stamfundet, jeżeli dobrze to wymawiam. Także słuchajcie, to jest grupa, która także prowadzi bardzo zaborczy sposób komunikacji, jeżeli chodzi o swoich członków, do tego stopnia, że mają swoje własne prywatne szkoły, do których posyłają dzieci, bo nie chcą, żeby dzieci uczyły się w publicznych szkołach i którzy stosują ostracyzm w stosunku do swoich członków. Jest to po raz kolejny bardzo mała religia. Bardzo mały związek wyznaniowy, ale wynika to właśnie z tego, że jak się ma mało, no niejako, członków, no to stara się jeszcze bardziej upewnić się, że więcej ci nie odejdzie, bo nowych za bardzo nie przybywa, bo kiedy ludzie zapoznają się z tego typu niezwykle okrutnymi i surowymi prawami, to po prostu nie chcą być częścią czegoś takiego. Gorzej, jeżeli się w danej grupie nominacji religijnej po prostu już urodziłeś i to jest twój cały świat. Także wracając do clou tematu, słuchajcie, to nie jest tak, że Świadkom Jehowy cokolwiek się zabrania. Nawet korporacji. Korporacja dalej może stosować swoje własne mierniki, jeżeli chodzi o kwestie wykluczania. Jedyne, co powiedział rząd Norwegii, to jest to, że jeżeli dalej będziecie stosować w taki sposób, w jaki stosujecie, grantów od nas więcej nie otrzymacie, ponieważ nie uważamy, żeby wasze działania były dobre dla naszego społeczeństwa. Po prostu nie. I miejcie na uwadze, że tak naprawdę o to się tylko i wyłącznie toczy gra. Norwegia nie chce zdelegalizować Świadków Jehowy, nie chce im zabierać żadnych praw, jeżeli chodzi o wolność wyznania. Po prostu wyrejestrowanie ich jako związek wyznaniowych jest konsekwencją wprowadzenia nowego prawa, który stawia prawo człowieka, prawo jednostki, ochrony jednostki, no niejako na pierwszym miejscu, tłumacząc, że taki jest obowiązek państwa, że państwo ma obowiązek chronić swoich obywateli. I kiedy mówimy, że państwo norweskie ma obowiązek chronić swoich obywateli, to znaczy, że ma chronić także Świadków Jehowy do tego, żeby mogli stosownie, zgodnie ze swoim tam jakimś widzimisię czy światopoglądem, żeby mogli wyznawać swoją wiarę w Norwegii i mogą to robić, ale państwo ma także obowiązek chronić byłych członków organizacji Świadków Jehowy, którzy także są obywatelami Norwegii, bo oni są karani za to, że odchodzą. Są karani w sposób okrutny, poprzez ostracyzm. I na to, właśnie na taką formę nie ma zgody ze strony rządu norweskiego niejako. Także to są bardzo ważne, słuchajcie, bardzo ważne kwestie, których nie można sobie tak lekko podejść. I teraz, kiedy pomyślimy o tym i posłuchamy sobie na przykład linii obrony, którą prowadzi pan adwokat Ondarz Ryzdal, który cały czas próbuje niejako potwierdzić, że jest to atak na wolność religijną, lub kiedy słucham sobie wystąpienia członka
JW.org, który pana Bena Eldera, który jest no niejako takim przedstawicielem Stowarzyszenia Europejskiego Stowarzyszenia Wolności Wyznania. To jest takie specjalne stowarzyszenie, które powstało w roku 2020 przez JW.org, o czym mówił już wcześniej były członek ciała kierowniczego, czyli Anthony Morris, że powstała taka specjalna komórka, jednostka do ochrony praw świadków Jehowy w Europie ze względu na sytuację w Norwegii. No więc słuchajcie, to o czym mówi ten człowiek, to jest bardzo ciekawe, bo on przede wszystkim mówi o tym właśnie, że tego typu działania w Norwegii to jest ostracyzm, to jest nakładanie piętna na świadków Jehowy, to jest robienie im ogromnej krzywdy, że to są bardzo pokojowi ludzie i tak dalej. Dla mnie jest to przerażające, że w tym wszystkim ten człowiek nie widzi tego, że to oni, czyli ciało kierownicze, robi ogromną krzywdę ludziom, którzy im zaufali. Zaufali ich kierownictwu, zaufali ich zrozumieniu Pisma Świętego. To nie rząd robi krzywdę, to nie byli świadkowie Jehowy robią krzywdę, którzy mówią o swoim cierpieniu. I to jest w ogóle, słuchajcie, niesamowite. Bo pan Ben Elder próbuje przedstawić, że właściwie decyzja rządu norweskiego tutaj to jest podobne do tego, co dzieje się w Rosji na przykład, tak? Że Rosja, pani Maria Zacharowa powołała się na sytuację w Norwegii, twierdząc, że u nas też świadkowie Jehowy zostali zdelegalizowani, w Norwegii podobnie. Więc no, na potwierdzenie tego, że inne państwa mogą wziąć przykład z tego. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, bo nie o to toczy się gra. Jeżeli w Rosji świadkowie Jehowy zostali zdelegalizowani, to w Norwegii nie ma takiej sytuacji. Ale mówienie też, nie możecie nam nic robić, nie możecie nas krytykować, nie możecie nam patrzeć na ręce, bo my jesteśmy mniejszością, jest totalnym absurdem. A właśnie taką formę obrony przyjęła korporacja JW.org. Nie możecie nam nic robić, zostawcie nas w spokoju, bo jesteśmy mniejszością i byliśmy prześladowani w czasie wojny. No, okej. Okay. W czasie wojny, jeżeli chodzi o nazistowskie Niemcy, prześladowani także byli na przykład geje i Żydzi. I czy to znaczy, że społeczność gejowska może robić cokolwiek sobie zechce, tylko dlatego, że byli prześladowani w czasie wojny? Czy taka argumentacja by przekonała korporację JW.org? Jestem bardzo ciekaw. Wiecie, to jest po prostu, tak jak mówię, próba ciągłego grania ofiary. Takie na zasadzie, byliśmy ofiarami, wiele cierpieliśmy, dlatego teraz nie możecie nam nic robić, ani patrzeć nam na ręce, bo my byliśmy ofiarami i może być tak, że znowu wzbudzi się tak zwana mowa nienawiści przeciwko nam. No i akurat tutaj muszę przyznać panu Benowi Elderowi częściową rację. To znaczy rzeczywiście czasami, tak jak wam kiedyś mówiłem na podcastach, jak przeglądam niektóre kanały czy komentarze pod niektórymi wpisami, to widzę tak zwaną mowę nienawiści i jestem jej gorącym przeciwnikiem. Sam ze swojej strony kasuję tego typu komentarze. Właśnie dlatego, że drodzy byli świadkowie, czy osoby, które zostaliście skrzywdzeni przez świadków, takimi właśnie tekstami pełnymi hejtu, pełnymi nienawiści pomagacie ciału kierowniczemu w tworzeniu obrazu cierpiętnika i ofiary. Właśnie takimi komentarzami. Najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić, to właśnie hejtować świadków Jehowy. Absolutnie jestem tego przeciwnikiem. Uważam, że świadkowie jako ludzie, którzy są w danej organizacji, zasługują na szacunek, na pełny szacunek. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, nawet jeżeli uważamy, że są zmanipulowani albo nie są zmanipulowani, zasługują na pełny szacunek. I taka mowa nienawiści rzeczywiście czasami może wystąpić i należy to jak najbardziej unikać. Natomiast mówienie, że w związku z tym, że może, że niektórzy mogą wzbudzić to w nich jakieś, wiecie, negatywne emocje i że w związku z tym nie możecie na nasz temat nic złego powiedzieć, jest po prostu absurdem. Jest po prostu absurdem, słuchajcie. Tak więc powtórzę raz jeszcze, cała sprawa toczy się o kwestię tylko i wyłącznie ostracyzmu, a nie wykluczeń. Nikt świadkom nie odbiera ich wolności religijnej, wolności wyznania, wolności słowa. Ja sam, słuchajcie, jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby dochodziło do delegalizacji danych grup religijnych, bo uważam, że wolność religijna, jaką cieszymy się w Europie, jest tak cenną wartością, że nawet jeżeli z powodu tej wolności powstają tak konserwatywne i krzywdzące grupy, a właściwie prawa w pewnych grupach, jak jest u świadków, to trzeba z tym walczyć na gruncie prawnym, właśnie to jest to, co robi Norwegia, ale jednocześnie uszanować daną wolność i daną grupę w taki sposób, żeby starać się ich edukować, a nie ośmieszać czy pogardzać nimi tak naprawdę.
Bo co mamy, jaką mamy alternatywę? Alternatywą, słuchajcie, jaką mamy jest po prostu zamordyzm na poziomie Rosji, na poziomie Korei Północnej, na poziomie Erytrei, czyli że są jedna lub dwie związki wyznaniowe uznane przez państwo, a reszta jest na przykład prześladowana. No tego byśmy chyba raczej nie chcieli. Dlatego uważam, że wolność wyznania, wolność myśli jest bardzo cenna, nawet jeżeli kosztem tego powstają czasami takie, a nie inne sytuacje, czy mówię, grupy religijne czy związki wyznaniowe, które czasami z czasem przekształcają się w formę wysoko kontrolującego kultu. Z takimi grupami trzeba walczyć tylko i wyłącznie edukacją. Edukacją ich członków, staraniem się do tego, żeby dotrzeć do nich, żeby otwierać im oczy. I wiadomo, że nie wszystkim się te oczy otworzy, że nie każdemu pomożemy, ale to jest, słuchajcie, tak bardzo ważne, żeby zachować pewien zdrowy balans. Wydaje mi się, że Norwegia jest na dobrej drodze, żeby taki balans zachować. Podkreśla pewien problem, podkreśla pewne łamanie prawa, nie karze przeciętnego świadka, natomiast też nie można mieć pretensji do rządu Norwegii, że efektem tego będzie to, że społeczeństwo będzie patrzyło na nich już trochę inaczej, bo będzie patrzyło przez pryzmat rzeczy, które świadkowie bardzo mocno chcieliby ukryć, bo świadkowie podczas głoszenia czy studiów biblijnych nie za bardzo wam mówią na temat wykluczeń, na temat tego, czym się wiąże wykluczenie, jeżeli chodzi o brak kontaktu z bliskimi osobami. Te informacje nie są przekazywane na pierwszych studiach, drugich, trzecich tak naprawdę. Także wiecie, to wszystko jest bardzo, ale to bardzo delikatną materią, bo to jest taki, bym powiedział, wstydliwy temat, który społeczność świadków Jehowy chciałaby ukryć, ale jednocześnie ukryć nie może. Tylko nie powinna za to winić rządu norweskiego czy sądów, ale powinna za to winić swoją własną organizację, a właściwie ludzi, którzy tą organizacją zarządzają, bo to oni generują wam takie, a nie inne problemy. Także słuchajcie, to jest takie moje jeszcze jedno podsumowanie. Ja wcześniej nagrałem taki podcast, gdzie opisałem poszczególne dni wystąpienia i dużo mówiłem na temat prawników. Wiecie, co w tym wszystkim najbardziej mnie gdzieś tak ujęło? Prawnik, który został zatrudniony przez korporację, to jest prawnik Anders Ryssdal. Człowiek, który, tak jak już mówiłem wcześniej, posiada ogromną wiedzę prawniczą. Jest mistrzem, jakbym powiedział, kruczków prawnych, świetnie zna swój fach, bo wiecie, w sądzie to jest taka pewna gra. To jest taka pewna gra i powiem wam, że jak widziałem pewne takie komentarze, jakich argumentów były, jakie argumenty były używane, to od razu mi przyszło na myśl, jest taki świetny film, który nazywa się Adwokat Diabła z Al Pacino i Keanu Reevesem, gdzie pokazane jest, jaką wielką właśnie moc mają przeinaczanie słów, przekręcanie słów, odwracanie kota ogonem. No niestety są prawnicy, którzy mają w tym ogromne doświadczenie i umiejętności i potrafią wybronić nawet największych złoczyńców. Ja tego nie porównuję jeden do jednego, jeżeli chodzi o sytuację akurat JWORK, ale to, co pragnę podkreślić, to jest to, że sąd jest pewną formą gry. Chodzi o to, żeby tak przedstawić swój punkt widzenia, żeby był silniejszy niż punkt widzenia przeciwnika. I myślę, że JWORG wybrało naprawdę świetnego prawnika. Nie szczędziło na to pieniędzy. Tak jak mówiłem już wcześniej, pisałem, wydaje na niego prawie pół miliona na jego i jego kancelarię, pół miliona dolarów. Także są to ogromne pieniądze. A po przeciwnej stronie, słuchajcie, stały dwie młode dziewczyny w wieku lat około 30, które bardzo spokojnie, bardzo empatycznie, ale bardzo rzeczowo przedstawiały swoje kontrargumenty. Jedna z nich jest w ciąży. W piątym miesiącu, mimo to zdecydowała się, żeby wziąć udział w tym procesie. Bo wiecie co, bo tak myślę sobie, że, i to jest takie moje podsumowanie, że rodzina jest kobietą. Rodzina jest kobietą i te kobiety pięknie bronią podstaw fundamentu rodziny. Że w rodzinie jest bardzo ważne, żeby ten kontakt utrzymać, że dzieci potrzebują ciepłych i prawdziwych relacji ze swoimi rodzicami, bez względu na to, jaką drogą wybiorą. Że to naprawdę nie ma żadnego większego znaczenia, czy wasz syn będzie w danym momencie wierzący czy niewierzący. Kontakt z nim jest czymś, co jest jego podstawowym prawem, kontakt z rodzicami. I te kobiety pięknie stoją w obronie praw rodziny, tak naprawdę. Nie ujmując niczego, tak jak mówię, świadkom Jehowy jako rodzicom. Bo to też jest bardzo ważne, że z mojego osobistego doświadczenia
wynika, że są różni świadkowie Jehowy, ale większość tych, których poznałem, bardzo dbała o swoje rodziny. Wiem, że niektórzy mają inne doświadczenia i to też jest okej. Ja mówię tutaj tylko i wyłącznie o swoim, ale nie można powiedzieć, słuchajcie, że ogólnie świadkowie Jehowy nie dbają o rodziny, o swoje dzieci. Z tym się akurat totalnie nie zgodzę. Natomiast rodzina jest kobietą. To kobiety tworzą ognisko domowe, to kobiety były tym, wiecie, tą Vestą, tą boginią ogniska domowego. I te kobiety pięknie bronią praw rodziny, tak naprawdę, bo to, co najbardziej oburza, to są te filmiki, które są świętymi tekstami według Ondasza Ryzdala, które pokazują, jak bardzo należy unikać kontaktu z dziećmi, jeżeli dzieci odchodzą od organizacji. Słuchajcie, są trzy filmiki na temat tego wydane w roku 2016, 2019 i teraz 2023, który został usunięty. I te trzy filmiki pokazują ciągle to samo. Brak odbierania SMS-ów, brak kontaktów, brak jakichkolwiek społecznych relacji. Zarówno dzieci do matki, jak i matki do dzieci czy do syna. Pokazane są trzy różne sytuacje i w każdej z tych sytuacji jest taki sam scenariusz. Nie odbieraj telefonu od swoich bliskich, którzy nie są już świadkami Jehowy. Na przestrzeni, można powiedzieć, 7 czy 8 lat JW.org wyprodukowało cztery święte teksty, czy święte filmiki do Ondasza Ryzdala, w którym za każdym razem pokazują ten sam schemat. W ani jednym z tych filmików, w ani jednym nie pokazano sytuacji, gdzie rodzic odbiera telefon, gdzie rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem. Nie ma czegoś takiego. I można sobie zadać proste pytanie, dlaczego? Jak można twierdzić, że takie filmiki mogą być źle zrozumiane przez Ministerstwo Norwegii, że mogą błędnie zinterpretować tego typu wskazówki, które są przekazywane? Na koniec powtórzę raz jeszcze. Największym oskarżycielem świadków Jehowy korporacji są ich własne materiały. Dlatego tak bardzo ich prawnik, Ondasz Ryzdal, walczył o to, żeby te materiały zostały całkowicie wykluczone i wyłączone ze sprawy. Bo zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie tego obronić. Dlatego za wszelką cenę starał się stwierdzić, że są to święte pisma, święte teksty i w związku z tym rząd nie jest w stanie, może je błędnie zinterpretować, ale 8 milionów świadków, który czyta materiały, już nie. Już będzie dobrze i mądrze rozumiało. Także słuchajcie, tak jak mówiłem, kwestia Norwegii jest tematem bardzo, bardzo szerokim i tutaj naprawdę do tego trzeba podejść z takim otwartym umysłem, drodzy świadkowie Jehowy. Nigdy wam nie chcę zrobić żadnej krzywdy. Po prostu nie ma zgody na to, żeby wasze rodziny cierpiały tylko dlatego, że jedna ze stron z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się nie być świadkiem Jehowy. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Także tyle ode mnie, słuchajcie, bo już się i tak znowu rozgadałem, ale myślę sobie, że to nowe prawo w Norwegii jest ważnym tematem i warto było je jeszcze raz omówić, bo mój poprzedni podcast był trochę długi, ponad godzinny i tam się skupiłem bardziej na samym przebiegu procesu, a tutaj mówię wam bardziej o moich przemyśleniach, tak w bardziej kompaktowy sposób. Cześć!